Cześć, siemanko. Dzisiaj będzie troszeczkę o Fadromie, ale i nie tylko, ponieważ tak jak zauważyliście, ostatnio na moim kanale moja aktywność po prostu spadła. Jest to spowodowane tym, że dużo u mnie się dzieje i teraz boję się, że na samym starcie odcinka, jak się rozgadam, to po prostu zagadam was na śmierć. W ostatnim czasie dużo musiałem załatwiać spraw rodzinnych, co też przyczyniło się do tego, że mniej nagrywam. A z drugiej strony też no, mniej jestem na warsztacie i mniej tutaj działam. Kolejne co, mamy wiosnę, trzeba do tego się mocno przygotować, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku, jak to mówią. I tą czynność też trzeba wszystko wykonać, no, nie ma co się oszukiwać. Powiedziałem, że mamy wiosnę, no w cudzysłowie mamy wiosnę, ponieważ kilka dni temu wrzucałem post, jak wyglądał u mnie teren, cały krajobraz. Wróciła na chwilę zima z dużymi ujemnymi temperaturami. Pod tym postem, który wrzuciłem, wywiązała się bardzo fajna dyskusja. Lubię tego tematu, lubię takie sprawy, lubię takie dyskusje. Trochę w niektórych przypadkach była niekulturalna, niecenzuralna i tak dalej, ale zdrowa dyskusja zawsze będzie dobrą dyskusją. No i o, i tak jak mówię, no, boję się, że was zagadam. Kolejne co, miałem przypadek w szóstce z awariami, miałem dwie awarie, takie można powiedzieć, no jedna skomplikowana, druga taka niespotykana, to nagram i tutaj wrzucę osobno, o tym powiem, co się stało. Musiałem też zająć się troszeczkę ziemniaczkami, które mam zmagazynowane nie na swoim gospodarstwie, tylko u znajomego. Trzeba było tam trochę się nimi zaopiekować. To też zabrało trochę czasu. No i tak trochę tego, trochę tego, trochę tego, a później człowiek no nie ma kiedy się przyłożyć tutaj do sprzętu. Ale to jest też, powiem szczerze, no kwintesencja mnie samego. Jak ja postępuję, jak ja działam. Lubię dużo rzeczy robić na raz, bo wtedy człowiek się nie nudzi po prostu. Kolejne co chciałem wam powiedzieć. Bardzo mocno chcecie, abym nagrał ten oto wóz. Bardzo was ten temat interesuje, ale nie chcę na razie tego robić, ponieważ mam rozpoczętych kilka wątków na kanale. Tak jak mam rozpoczęty wątek Fadromy, tak miałem rozpoczęty wątek szóstki. 700 numer 2 nie jest skończona. Przeciąganie, połowę materiału mam, połowy nie mam. I po prostu trzeba też pozamykać te sprawy, tak więc spokojnie, pomału, po kolei. Niech się trochę obrobię w tym polu. Niech się to wszystko wyklaruje i będziemy dalej sukcesywnie, mam nadzieję, nagrywać. Tam w oddali, jak dobrze zobaczycie, za tymi drzewami przybliżymy. O, też chyba poznajecie, co tam stoi, co tam czeka. No i no musi poczekać, no niestety. Tak więc tak się sprawy mają, drodzy widzowie. I krótkimi wrzutkami zaprezentuję, co robiłem ostatnio. Jak mój tata czyści zboże i wrócimy potem do Fadromy. Ostatnio też, tak jak wspominałem, miałem awarię w szóstce przedniej prawej zwrotnicy. Została wyeksploatowana do końca, a co robiłem? Holowałem ciężarówkę. Też no, nie było czasu, wszystko było w locie i po prostu miałem strzał w środku zwolnicy. I ledwo, naprawdę ledwo zjechałem do domu, bo tak chrupało, tak mieliło, że się w głowie nie mieści. I to zaraz pokażę, co się wydarzyło, ale Boże, jaka ulewa. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać i pokażę, co się tam wydarzyło. No mówię, no dzieje się cały czas. Dużo zostało tutaj zrobione przy tej zwolnicy, zainwestowane. Jeszcze też po odpaleniu, po tym przestoju dłuższym trochę, tak jak wczoraj pokazywałem w takich krótkich relacjach, miałem po prostu problem z niepracującym jednym cylindrem. No i spotkało mnie takie coś, co nigdy w życiu mnie nie spotkało tak naprawdę. Po kilku dniach przestoju przychodzę, zapalam ciągnik, nie pracuje na jeden cylinder. To pokazywałem niedawno w jednej z takich krótkich relacji. I co tu się stało? Zabrałem się za wtryskiwacz, co widać, że jest wtryskiwacz odkręcony. Przejrzałem go, zrobiłem, poprawiłem końcówkę, poprawiłem to wszystko, no było wtryskiwacz w porządku, pompa wtryskowa podawała i dalej nie pracowało na jeden cylinder. No doszło do tego, że musiałem zdjąć pokrywę, bo zajrzeć do zaworów, no coś jest nie halo, ponieważ jeszcze też
wskaźnik do ładowania. Szalał mi, dosłownie wariował, skakał. Tak jak ten jeden cylinder niepracujący, to on tak drżała ta wskazówka, mówię, no coś się dzieje na którymś cylindrze. Zdjąłem pokrywę i co się okazało? Od zaworu wydechowego była spadnięta laska popychacza. Po prostu nie działał zawór wydechowy. Dobrze, że się nic nie stało, tylko chwilę popracował silnik. Nic się nie wydarzyło dalej. Po prostu wypadła, ponieważ tak wypadła i się skantowała, że zawór się lekko właśnie ten otwierał, ale bardzo lekko. Dlaczego? Zawór po prostu się zastał. Nie wiem dlaczego, co i jak. Zastał się i kiedy go wcisnąłem ręcznie w dół, po prostu on się cofał ze 2 sekundy. Nie działał tak płynnie, jak powinny zawory od razu cisnąć do góry, jak sprężyny wyciskają. Ciężko bardzo się ruszał. Opuściłem, rozebrałem tutaj to, zdjąłem sprężyny. Najpierw ustawiłem oczywiście tłok w GMP. Zdjąłem te sprężyny, opuściłem go delikatnie razem z tłokiem ten zawór do dołu, tak aby tylko nie wypadł z prowadnicy. Wyczyściłem u góry tą prowadnicę, nalałem oleju, podsunąłem tłok zaworem do góry, poruszałem, rozruszałem go po prostu i jest w porządku i chodzi. Taka no trochę mało spotykana dla mnie awaria, ja takich kurde nie miałem przypadków, to jest pierwszy raz w życiu przy tej szóstce, czy ogólnie przy jakimkolwiek sprzęcie. No ale no, widocznie zdarzają się mi takie rzeczy. No cóż, no same przeboje cały czas ostatnio, tak jak widzicie. No ale takie jest życie i trzeba walczyć dalej. Jeżeli chce się coś w życiu osiągnąć, nie ma inaczej. W następnej kolejności też czyścimy zboże. Tata czyści owiec do siewu takim oto archaicznym wynalazkiem, po niemiecką wialnią. Tylko została ona troszeczkę zmodyfikowana. To już mój tata się zajmował tym dużo lat do tyłu. Nie pamiętam już ile. Tutaj mamy słabą jakość. I tego. No i jesteśmy w trakcie też tego tematu, bo jako, że ta wiosna przyszła, no ale mówię, ta pogoda to jest coś strasznego. 2 dni temu śnieg. Dzisiaj deszcz, ulewa, jesień. Wiadomo, w marcu, w garcu to przeplata. Chyba trochę zimy, trochę lata. Coś takiego to było. Dobra, bo się kręcę. U góry jest na widlaczku. Tu kiedyś wam zaprezentuję taki widlaczek. Też o nim opowiem. Jest zbiornik. Tankujemy do niego nasiona. Jest zasuwka. Wpadają do góry. Wialnia jest zrobiona na silnik elektryczny z przekładnią bezstopniową. Z której strony to było? O, tutaj jest silnik w środku schowany. A tutaj jest, o, z tej strony cały napęd. Przekładnia bezstopniowa. A tutaj regulujemy obroty ręcznie. Więcej, mniej. I tak ustala się dawkę powietrza, prędkość tutaj działania. I tak wstępnie po kombajnie przedmuchać taką wialnią to jest bardzo dobra robota. Tu już mamy materiałek. No, przewijany. Spada tym korytkiem do tutaj, do uchwytu, do workowania. Ale teraz już nie workujemy, tylko spada to do wanienki. Tu krzesełko. Włączamy włączniczek. I leci już na przyczepę bezpośrednio. Później do siewnika. I temat jest gotowy. Zaraz pokażę wam pokrótce, jak to działa. Tata wsypie troszeczkę z wiaderka i pokażę, jak leci. No. Latuje tutaj. I następnie zmika w górę. Prawie automat. I teraz tak. Tak jak widzicie, tutaj to się wszystko ładnie kula. Taki jest. To już jest no, odpad z tyłu wialni.
A czekaj, co leci do poszczególnych worków tutaj? Jakżeś to... Tu jest jako poślad? Jakieś śmieci, nasiona, chwastów, drobniutkie te połówki, no takie różne. No, a tutaj do tego? Tu to już całkowicie, dla dzików. Dla dzików. To tutaj. No to już jest całkiem gorszego gatunku. No i takim sposobem robimy sobie swój materiał do siania. Mówię, później finalnie wygląda to tak. I jest elegancko. Jesteśmy już przy temacie silnika. Zaczniemy od samego wałka rozrządu, o którym ostatnio wspominałem. Kto nie oglądał, niech obejrzy. A kto już widział, ten wie. W ostatnim materiale wspomniałem o różnicach dotyczących wałka rozrządu i powiedziałem, że wałek rozrządu ma inne krzywki, ponieważ zawór jest dłużej otwarty. Sądziłem, że powiedziałem dobrze. Później jednak sądziłem, że powiedziałem źle, bo nie miałem tego wałka, nie mogłem go znaleźć, tak jak mówiłem. No i po prostu już namieszałem. Niektórzy tam w komentarzach pisali, że nie, źle powiedziałeś, ten wałek nie jest, te zawory nie są dłużej otwarte, tylko po prostu są bardziej otwarte, są krzywki są ostrzejsze. No jednak i przyznałem rację, no jednak tak nie jest, czyli ja miałem rację, no powiem skromnie, bo zobaczmy, to jest wałek ten, co nim teraz tutaj, o ten, o, to jest wałek turbo, to jest wałek wolno ssący, to jest wałek z tego silnika teraz, co składamy, nie? 73 rok, to nie wiem, który jest. Tutaj te krzywki pierwsze, to są krzywki od zaworów ssących. I teraz tak, jak mamy właśnie, oj, wałki, nie kręcić się. Jak mamy tutaj ten kształt krzywki i ten kształt krzywki, to co nam ten kształt daje? Jeżeli tu jest bardziej płaska krzywka. No po prostu czas otwarcia zaworu ssącego jest dłuższy. Zawór jest dłużej otwarty. Tu jest po prostu krócej, bo idąc od tej strony otwiera się, ułamki sekund zatrzymuje i zamyka z powrotem. A tutaj zawór się otwiera, jest dłuższą chwilę właśnie otwarty i nam się zamyka. I spadła mi suwmiarka. Dobra. Tak więc taka jest różnica w wałkach rozrządu. Tym akcentem sobie to wytłumaczyliśmy. Jeszcze może zobaczmy szybko kształt krzywek od zaworów wydechowych. Też jest deczko, gdzie my tu mamy? Też jest deczko dłuższa, ta, dłuższy ten łuk od wałka i krzywki w silniku wolno ssącym. Taka cała sytuacja. Teraz tak. Powiem jeszcze o głowicach. Mamy już przed sobą dwie głowice. Teraz tak. To jest głowica z silnika turbo doładowanego. Ta głowica leży już u mnie 10 lat, co widać. Nabyłem ją właśnie tyle lat temu od mojego jednego kolegi ze szkoły. Pozdrawiam Cię, Krystian, przy okazji. I ta głowica zostanie przeze mnie odświeżona. Ogarnę ją po prostu. Będzie śmiało jechać dalej. Fajnie tutaj wyglądają zaworki, równo z płaszczyzną głowicy, to już jest ok. I mamy tutaj drugą głowicę z silnika tego wolno ssącego 7.3 rok. Kanałami, tak jak widzicie, może zwrócić uwagę, one w ogóle się nie różnią. Wszystkie kanały, czy to chłodzące, czy to smarujący, wszystko to jest identyczne. Nie ma tutaj żadnej różnicy, ale przyjrzyjcie się tak dobrze tutaj i tutaj. Widzicie, co jest grane? Ja się tego, powiem szczerze, nie spodziewałem. Zawory głowicy turbo doładowanej są większe. Są adekwatnie większe od głowicy w silniku wolno ssącym. No widać to gołym okiem dosłownie. Nie będę brał też suwmiarki i mierzył, bo to widać idealnie. Taki przypadek. No dzięki temu też obalimy
jeden z tych mitów, że głowice niczym się nie różnią. No widać, że się różnią. Sprawdzałem już też przed chwilą właśnie kąty przylgni zaworowych i tutaj tak jak i w turbo, tak jak i w tym wolnoscącym silniku są identyczne. A znam sprawę w naszych Ursusach, że w wolnoscących Ursusach typu 12, 24, wszystkiej tych ciężkiej serii zawory w silniku wolnoscącym mają taki kąt tych przylgni zaworowych, a w silniku turboładowanym zawór jest bardziej płaski. Tak więc no, tutaj jestem trochę zaskoczony, że tego właśnie nie ma, nie? Ale no, mówię, obaliliśmy jeden z tych mitów, które mówią, że głowice niczym się nie różnią. Można zakładać turbo i to jedzie dalej. No może to jechać, może mogą być te wolnosące, może być ta głowica z tymi mniejszymi zaworami. No ale jeżeli, tak jak mówię, robię to kompletnie, tak więc nie pozwolę sobie, żeby została ta głowica z silnika wolnosącego. Tutaj jeszcze w tej turbo doładowanej mamy wyprowadzenie kanału z tej głowicy do wymiennika ciepła, do chłodzenia oleju silnikowego za pomocą wymiennika. No w silnikach wolnosących jest to wyprowadzenie na boku bloku i podłączenie pod chłodnicę taką żeberkową, tak jak to w bidonach jest. No a już w turbo doładowanych jest założony wymiennik ciepła, nie? Tak więc tu jeszcze w głowicy podejrzewam właśnie, że ten kanał służy do tego. Teraz tak, co do kolejnych różnic w tych silnikach. Pompy wtryskowe. Już teraz nie będę tego pokazywał, żeby zamknąć temat tych różnic. Pompy wtryskowe są różne, mają różne dawki. Nie występują w pompach wtryskowych, w silnikach turbo doładowanych żadne ciśnieniowe regulatory dawki paliwa, tak jak to ma miejsce w dużych Ursusach w ciężkiej serii. Wiecie, o co mi chodzi. Różnica w pompie wtryskowej to jest też taka, że w zależności jaki typ mamy, czy jest smarowana ciśnieniowo, czy jest smarowana bez nie od ciśnienia silnika, tutaj w Leylandach to właśnie występuje. Końcówki wtryskiwacza są inne, mają inne oznaczenia. Sprawdzałem, googlowałem specjalnie, żeby też być pewnym, bo nie rozbierałem tego, to po prostu wygooglowałem, sprawdziłem. Są inne typy, mają inne kompletnie oznaczenia. Tak więc tyle na chwilę obecną z różnic. Może teraz pokażę Wam kawałek jeszcze z rozbiórki w tym odcinku. No i też jeszcze jak wbijam na swój sposób i podejrzewam, że wiele osób to tak robi, te tutaj tuleję w blok. Mi do wybijania służy stara, sprawdzona metoda. Nie mam prasy hydraulicznej, przymierzałem się wiele do tego razy, ale tyle robię tych silników tam raz na parę lat, no ale robi się. Nie organizowałem sobie tego. Stara metoda, znana pewnie bardzo wielu osobom. Mamy tutaj już wybitą tuleję z tego tutaj silnika. Szczerze powiedziawszy, to trochę kurde ich szkoda. No ale no niestety, no gdyby tłoki, no tłoki, różnica tłoków jest przy turbo doładowanym taka jaka jest. Nie będę tutaj kombinował z tymi pasowaniami, no, no szkoda tych tulei, no one musiały wylecieć. Krążek, tokarka, znaczy no kawałek blachy, tokarka, krążek pasowny do wybijania, bolec, błot i wio. No. Wyżonego ale.
A jeżeli chodzi znowuż o wbijanie, jak już mam tutaj przygotowany właśnie blok do tego, biorę nową tuleję, gaśnicę śniegową. Chodzi o zamrożenie, żeby zamrozić ją jak najmocniej, żeby po prostu lekko się skurczyła. A jak nie, znowuż nie gaśnicą śniegową, to po prostu bierze się no i biegnie się do domu, do zamrażarki na tą półkę szybkiego mrożenia. Później gazu z powrotem z tą tuleją do garażu. Tutaj musi być już posmarowane olejem. Przystawiamy tak w locie krążek i wio. Zaraz to pokażę. Ja zajebiście. I tym oto optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Tyle razy się to robiło, nigdy nie miałem takiego przypadku. Nie wiem. No, ręce opadają. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Cześć.